Szanowni Państwo, doktor Piotruś groził mi pobiciem. Tutaj ja po prostu dałbym mu w mordę, jakbym go spotkał osobiście. Moim zdaniem stanowi to doskonały dowód na to, że to nie brutalne gry komputerowe, a keynesizm powoduje agresję i wywołuje zamieszki we Francji. No ale złośliwości zostawmy sobie na później. Czym zdaniem doktora Piotrusia zasłużyłem sobie na to, żeby dać mi w mordę wtedy, kiedy mnie spotka? Otóż doktor Piotruś oburzył się o to, że nazywam go doktorem Piotrusiem i złym człowiekiem. Jesteś złym człowiekiem? Ten Jan Szatkowski wręcz powiedział, że jestem złym człowiekiem. I to zrobił to po tym, jak ja skończyłem gry komputerowe. Nie po tym, jak coś innego powiedziałem. Jestem złym człowiekiem. To zawsze ludzie religijni tak mówią. Nie krytykuj mojego Boga. Ale jest w ogóle śmieszna sprawa, że ten cały Jaszykowski, czy jak mu tam, ciągle nie mogę zapamiętać tego libertarianina, ludzie mówią, że on miał jakąś dobrą wolę. Jeżeli miał dobrą wolę i chciał, żebym ja obejrzał jego film, to nie trzeba było pisać w tytule, że jestem złym człowiekiem. Wiele osób pisało, że on zrobił merytoryczną krytykę. Mnie to nie interesuje, ponieważ on napisał, że jestem złym człowiekiem w tytule. A to jest to spowodowało, że w przeciwieństwie do filmu Ralindela, który był głupi, ale go obejrzałem, nie obejrzałem w ogóle większości filmu Jaszatkowskiego i nie zrobię tego, bo uważam tego człowieka za mojego wroga osobistego. Nie wiem jak, szanowni państwo, ale ja uważam, że jedyne co w ten sposób człowiek, który określił mnie swoim wrogiem, zrobił, no to pokazał, że jest przewrażliwiony na swoim punkcie. Regularnie wyzywa on innych twórców od kretynów, kłamców, pist, nerdów samych wiecie jakich odciągów i debili. W tym ostatnim wypadku potrafił nawet stwierdzić w tym samym materiale w przeciągu 2 minut, że on nikogo nie obraża. Chcecie, ja nikogo nie obrażam. Tylko i wyłącznie po to, żeby 2 minuty później nazwać innego twórcę, czyli Szymona Pękale, właśnie debilem. Powiedział pan kiedyś, że Szymon Pękala z Wojny Idei nie jest zbyt wysokiej jakości intelektualistą. Nie, on jest debilem w ogóle. Ja uważam tak. No więc jak mam inaczej powiedzieć? No jest głupkiem, no. Sorry not sorry, ale co to jest jak nie dowód na to, że doktor Piotruś Napierała nie szanuje inteligencji swoich widzów i jest najzwyklejszym w świecie hipokrytą? Ja uważam tak, no więc jak mam inaczej powiedzieć? No jest głupkiem, no. Poza tym jak inaczej miałbym określić doktora Piotrusia jak nie złym człowiekiem, skoro uważam, że jest złym człowiekiem? Ja nazywam głupotę głupotą, zachowanie antyludzkim zachowaniem antyludzkim, a zjebanie zjebaniem. Zresztą jak można dopuszczać się zbrodni intelektualnych na swoich widzach i regularnie ich oszukiwać, twierdząc przy tym, że się jest szlachetnym rycerzem, krzyżowcem na krucjacie o prawdę, który walczy mieczem sprawiedliwości o prawdziwą wiedzę. Żeby nie być gołosłownym, przedstawię wam tutaj najnowszy, całkiem zabawny przykład kłamstwa by dr Piotruś. Otóż w toku tych swoich kilkunastu streamów, przez które przywijał się mój temat, dr Piotruś zdążył kilka razy powiedzieć, że przed całym wybuchem tej naszej dramy, no to on mnie jako twórcy nie znał. I no to widać po prostu, że i na przykład ten Jaszatkowski, czy jak mu tam, to no widać, że się po prostu swajdał w gacie, ponieważ zaatakowałem nie tylko jego poglądy takich jak on, ja o nim w ogóle nie słyszałem, zanim zrobił film przeciwko mnie. To znaczy tego nickname. Jaszatkowski pierwszy w ogóle słyszał o nim, nie wiedziałem, kto to jest. Doktor Piotruś chyba zapomniał o tym, że przed całą dramą publicznie subskrybował mój kanał przez 10 miesięcy, a także komentował niektóre z moich podcastów. Ba, jeden z moich podcastów to w ogóle doktor Piotruś udostępnił na swojej facebookowej grupie, a także na swojej karcie społeczności na YouTubie. I nie mówię tego wszystkiego dlatego, że mnie piecze dupcia, bo doktor Piotruś wypiera się jakiejkolwiek znajomości moich treści, a właśnie po to, żeby udowodnić, że doktor Piotruś jest kłamcą, a myślę, że bycie kłamcą, hipokrytą i wyzywanie wszystkich dookoła jak najbardziej klasyfikuje się do tego, żeby móc uznać kogoś za złego człowieka. I skoro doktor Piotruś oszukuje swoich widzów nawet w takich prostych i prozaicznych rzeczach, które naprawdę nie mają większego znaczenia, to każe nam to postawić zasadną wątpliwość, czy być może nie oszukuje swoich widzów także w dużo poważniejszych kwestiach. W sensie, ja akurat nie mam żadnej wątpliwości. Wiem, że to robi i wykażę to w toku reszty dzisiejszego materiału. Poza tym myślę, że takie perfidne kłamstwa, połączone z hipokryzją, niewątpliwie z wielką pysznością, którą doktor Piotruś Napierała sobie nosi, no świadczą o tym, że jak najbardziej można go zaklasyfikować jako złego człowieka. To wyjaśnienie oczyszcza mnie z zarzutu, dlaczego uznałem za zasadne nazwanie w tytule doktora Piotrusia złym człowiekiem, bo faktycznie myślę, że w toku mojego materiału to niewystarczająco co
dobrze wybrzmiało. Był to jedyny zasadny zarzut, który można było postawić mojemu materiałowi. Bo jeśli chodzi o pozostałe zarzuty, które wytoczyłem względem Piotrusia w moim poprzednim materiale, czyli że jest tchórzem, który najpierw wygłasza jakieś super mocne tezy, żeby potem, kiedy zostanie za nie skrytykowany, no wycofać się i mówić, że wcale nie o to mi chodziło i tutaj wstaw dużo łagodniejszą tezę. Jeśli chodzi o zarzut dotyczący tego, że Piotruś jest kłamcą, manipulatorem, że jest nierzetelnym krytykantem, który zamiast atakować tezy, które jego przeciwnicy rzeczywiście wygłosili, no to je przekręca i wylewa z siebie wszelkiego rodzaju żale. Jeśli chodzi o zarzut, że dr Piotruś wypowiada się w sposób autorytatywny na tematy, na których nie ma pojęcia i gada wówczas najzwyklejsze w świecie głupoty. No to jeśli chodzi o te wszystkie zarzuty, to myślę, że nie dość, że jak najbardziej obroniłem, to jeszcze dr Piotruś swoim zachowaniem po opublikowaniu mojego materiału tylko i wyłącznie dodatkowo je potwierdzi. I o tym właśnie w materiale zatytułowanym Dr. Piotruś napierała, kłamca i hipokryta. Część pierwsza. Doktor Chocholak. W pierwszej części mojego poprzedniego materiału zarzuciłem doktorowi Piotrusiowi to, że jest on nierzetelnym krytykiem. Że przypisuje on swoim oponentom poglądy, których ci nie uznają, tylko i wyłącznie po to, żeby móc ich łatwiej zaorać, co stanowi formę manipulacji i w dodatku jest szkodliwe. Opisałem to zachowanie doktora Piotrusia napierały na przykładzie Sławomira Mentzena, a zrobiłem to po to, bo moi widzowie, którzy oglądają mój kanał od trochę dawniej niż w początku afery z doktorem Piotrusiem wiedzą, że Sławomira Mentzena nie cierpię, uważam go za zamordystę i hipokrytę, który w dodatku pod płaszczykiem wolnego rynku chce nam sprzedać wizję Wielkiej Polski Katolickiej. Wydaje mi się też, że dostatecznie wyraźnie wyraziłem się w ten sposób właśnie w toku mojego poprzedniego materiału, który doktor Piotruś komentował, czego swoją drogą powiedział, że nie zrobi. Czy nagram odpowiedź na Jasza Tkowskiego, taki szalony Austriak? Nie, to on jest bardzo niszowym kanałem i nie zamierzam mu pomagać. To wszystko nie przeszkadzało doktorowi Piotrusiowi, żeby pomówić mnie o bycie konfiarzem, kucem i fanem Sławomira Mentzena. Jaszatkowski jest zwolennikiem tej anarchistycznej sekty, która się nazywa Konfederacja Wolności i Niepodległości, dlatego tutaj jest po prostu pieczego dupsko po prostu i tyle. Druga sprawa, jak na przykład zwracacie moją uwagę na przykład na jakiegoś Jaszatkowskiego, ja nie nawiązałem bezpośrednio do niego w tytule filmu, nie uczyniłem mu tego zaszczytu, ponieważ to jest kolejny szczyl kuc gamer. Tu naprawdę nie ma, to jest kolejny konfiarz gamer, jakich w Polsce mamy pod dostatkiem. Jaszatkowski po prostu lubi Sławomira Mentzena, jak Sławomir Mentzen mu mówi, że jest monarchistą, to Jaszatkowski mu z jakiegoś powodu wierzy i on uważa, że ja nie słyszałem, co powiedział Mentzen o sobie. To, co jest, ma swój własny trademark jakiejś konkretnej szuri, no to krytykuje, ale nie będę krytykował Jaszatkowskiego imiennie w tytule i analizował ze szczegółami, ja zanalizowałem tylko jego fragment o austriackiej szkole ekonomii, gdzie on głupoty po prostu gada i tyle, i dlatego ja już nagrałem film, co uważam o austriackiej szkole ekonomii, gdzie powiedziałem to samo, co mówiłem wcześniej, tylko z detalami bardziej. No więc ja już odpowiedziałem mu. Problem polega na tym, że Jaszatkowski nie ma swojej własnej jakiejś wizji rzeczywistości, która byłaby odróżnialna od tysięcy innych kucy, więc... Piotruś, ja nagrałem film, w którym komentowałem, jakie głupoty wygaduje Janusz Korwin-Mikke w kwestii monarchii. Piotruś, ja nagrałem film, w którym wykazałem, że Korwin ma wypaczone pojęcie liberalizmu i że liberałowie jak najbardziej mogą popierać socjal i interwencję w gospodarkę. Piotruś, ja przeprowadziłem rozmowę z wiceprezeską partii Nowa Nadzieja z okręgu olsztyńskiego, w której zadawałem je bardzo niewygodne pytania. I zastanawiałem się, jak kobieta, no z takimi, a nie innymi poglądami, może w ogóle znajdować się wewnątrz Konfederacji. Konfederacji, czyli partii, której nie cierpię i na którą nigdy nie głosowałem. Piotruś, nawet w filmie, który komentowałeś, mówiłem, że jak najbardziej istnieją dobre powody do tego, żeby krytykować Sławomira Mentzena. Powiem ci więcej, nagrałem dwa materiały na temat Sławomira Mentzena, w których wymieniałem te powody. Piotruś, jedyne co osiągnąłeś, wrzucając mnie w swoich materiałach do jazdnego worka z konfiarzami, to wykazałeś moją tezę dotyczącą tego, jak nierzetelnym krytykiem jesteś. A jeśli za te wszystkie pomówienia publicznie i na wideo mnie nie przeprosisz, no to osiągniesz także drugą rzecz, jaką jest pozew o pomówienie. Ja nie po to się taką grubą kreską od Konfederacji odcinam, żebyś teraz, doktorze Piotrusiu, mi takie rzeczy imputował. Tak więc, przytaczając twoje własne słowa... Ludzie robią nieświadomie. Ludzie na przykład szukają zazwyczaj potwierdzenia swoich uprzedzeń, na przykład, niż informacji. Częściej ludzie szukają potwierdzenia swoich uprzedzeń niż informacji realnej, która zmienia ich sposób myślenia.
Wrzucanie mnie do jednego worka z konfiarzami to nie jest jednak jedyny raz, w którym dr Piotruś przypisuje mi nie moje poglądy. Innym razem nazywa mnie prawicowym libertarianinem. Tak, Jaszatkowski to jest libertarianin, czyli anarchista prawicowy, anarchista kapitalistyczny. To są tacy anarchiści, którzy myślą, że rynek sam wszystko wyreguluje. Piotruś, to jest bezczelne kłamstwo. Mogłeś zweryfikować to, że nie jestem prawicowym libertarianinem, chociażby zaglądając do któregokolwiek z opisów filmów na moim kanale. Tam w każdym z nich pisze, że nie jestem libertarianinem, tylko klasycznym liberałem. Najbliżej mi zresztą światopoglądowo właśnie do Ludwisia von Misesa. O liberalizmie mówił Ludwik von Mises, że zastępuje przemoc prawami. Tutaj ja po prostu dałbym mu w mordę, jakbym go spotkał osobiście. Powiem ci więcej, Piotruś, nigdy nie byłem prawicowym libertarianinem. Przez jakiś czas byłem anarchistą indywidualistycznym, czyli lewicowym libertarianinem i z tym, że właśnie nurtem lewicowego libertarianizmu wciąż sympatyzuję. Piotruś, moim ulubionym libertarianinem jest Lysander Spooner. Naprawdę, mogłeś to sprawdzić. To wtedy, gdybyś mi zarzucał ten libertarianizm, to przynajmniej miałoby w sobie jakiekolwiek ziarnko prawdy. To jest cała ideologia Mencena. Plus Gierzgwałt i te katolickie rzeczy, z którymi się w sumie zgadza Jaszatkowski. Tutaj dr Piotruś ponownie bezczelnie kłamie i manipuluje, ponownie przypisuje mi poglądy, których nie wyznaje i ponownie wypowiada rzeczy, które klasyfikują się do tego, żeby dopisać je do pozwu. Nie popieram Konfederacji Gierzgwałckiej, nigdy jej nie popierałem, wręcz przeciwnie, jestem jej gorącym wrogiem i przeciwnikiem. Tyle dowodów na to, że dr Piotruś stawia chochoły zamiast rzetelnie referować poglądy swoich przeciwników, chyba wystarczy. Bo to właśnie stanowiło clue mojej argumentacji w tamtym rozdziale, a nie Sławomir Mencen. W dupie mam Sławomira Mencena. Chodziło o to, że Piotruś przekręca poglądy absolutnie każdego, kogo nie lubi, po to, żeby móc go w cudzysłowie zaorać i wyjść na geniusza w oczach swoich widzów. Łącznie ze mną. Dobrym zwieńczeniem tego rozdziału będzie tutaj przytoczenie słów samego doktora Piotrusia. Proszę nie walczyć tutaj z czymś, czego ja nie powiedziałem. Taka standardowa zagrywka ludzi mało uczciwych intelektualnie, proszę takich rzeczy nie robić. Część druga. Doktor Manipulacja, czyli dyskusja Piotrusia z jego własną wyobraźnią. Oprócz przepisywania mi całej masy poglądów, których nie uznaję, doktor Piotruś przepisał mi także całą masę słów, których nie wypowiedziałem. Widać to w szczególności po jego drugiej odpowiedzi na moją krytykę. Przypomnę tylko w tym momencie, że doktor Piotruś zarzekał się, że nie odpowie na moją krytykę wcale. Jeśli chodzi o przypisywanie mi tych słów, no to siłą rzeczy, żeby nie wypaść na idiotę w oczach swoich widzów, doktor Piotruś po prostu musiał to zrobić, bo w przeciwnym wypadku musiałby mi po prostu raz po raz przy każdym argumencie przyznawać rację. Zamiast jednak przyznać mi rację i przyznać się do błędu, mamy w wykonaniu doktora Piotrusia no to. Bo nazywasz zresztą, mówisz, zresztą kłamiesz, bo mówisz, że jestem zwolennikiem kierowniczej roli państwa, państwowego sterowania, a jestem zwolennikiem interwencjonizmu Keynesa, czyli kiedy ludzie tracą wiarę w ekonomię, państwo wkracza na chwilę, po czym się wycofuje. Gdzie niby tak powiedziałem? Proszę mi wskazać konkretną wypowiedź. Chociaż moja rada, taka prosto od serca, jest taka, żeby pan tej wypowiedzi nie szukał, bo i tak pan tej wypowiedzi nie znajdzie. A nie znajdzie jej pan, ponieważ nigdy takiej wypowiedzi nie wygłosiłem, o czym doskonale pan wie. Wiedzieliby także pańscy widzowie, gdyby oglądał pan na tym swoim śmiesznym streamku mój materiał w całości, zamiast przewijać te niewygodne fragmenty, w których wyraźnie wybrzmiewa to, że pana po prostu oram. Fanów Ronaldo i samego Ronaldo, fanów futbolu, wyborców Konfederacji, Sławomira Mencena, widzów Krzysztofa Maja, nerda jebanego od czołgów, do grup z Nie, nie mam nic do widzów Wolskiego, więc to jest kłamstwo. Doktorze Piotrusiu, kup sobie kurwa aparat słuchowy. Nigdy nie powiedziałem, że masz cokolwiek do widzów Wolskiego, co zresztą wyraźnie słychać na zamieszczonym i zacytowanym przez ciebie fragmencie. Zarzucając mi tutaj kłamstwo, jedyne co robisz, to sam kłamiesz i manipulujesz swoimi widzami, podważając przy tym, no kurwa, to, że ich zmysły dostarczają im prawdziwych informacji, bo uwaga, uwaga, tego typu wypowiedzi z moich ust na tym odcinku nie słychać i nie słychać jej także absolutnie nigdzie indziej, ponieważ nigdy nie powiedziałem, że masz coś perfidne kłamco do widzów Wolskiego. Godzinnego live'a, którym jest Q&A. Zamiast tego widzowie puszczają sobie tego typu treści w tle do, nie wiem, robienia prania, czy właśnie do grania w gry komputerowe. Dobra, i teraz on mówi, że czas grania w gry komputerowe nie jest stracony, ponieważ ci, co grają w gry komputerowe, często puszczają sobie także
jakieś na przykład moje materiały czy materiały Szatkowskiego, tak? Ponownie nic takiego nie powiedziałem, a pan manipuluje swoimi widzami. Wręcz przeciwnie, powiedziałem coś dokładnie odwrotnego, czyli że gry komputerowe jak najbardziej w większości wypadków marnują czas. Argumentowałem jednak przy tym, że ludzie jak najbardziej mają prawo do tego, żeby tracić czas, ponieważ uwaga, uwaga, nie wszystko w naszym życiu musi służyć maksymalizacji produktywności. Są także takie rzeczy, które mogą służyć dla nas po prostu do tego, żeby być formą wypoczynku. Ponieważ nawet z perspektywy produktywności, no to uwaga, uwaga, jeśli ktoś jest niewypoczęty, to z jego produktywnością będzie gorzej. Fragment, który pan przytoczył, bezczelnie wycinając go z kontekstu, dotyczył tego, że moim zdaniem krytykując gry, podcina pan gałąź, na której pan siedzi. Ponieważ uwaga, uwaga, znaczna część pańskich odbiorców, no nie uznaje pańskiej mordy za na tyle interesującą, żeby gapić się na nią przez 3 godziny i puszcza sobie pana do słuchania w tle do grania w gry. I doskonale wiem, że pan znał sens mojej wypowiedzi, ponieważ dziwnym przypadkiem w niektórych pozostałych sytuacjach udawało się panu trafnie i zgodnie z rzeczywistością referować moje wypowiedzi. Zupełnie tak, jakby zmanipulował pan to nagranie po to, żeby móc się odnieść do czegokolwiek i nie wyjść w oczach swoich widzów na skończonego debila. Tylko mam dla pana bardzo złą wiadomość, bo w tym momencie, w którym obnażam pańską manipulację, no to nie dość, że wychodzi pan na debila, który nie był w stanie w merytoryczny sposób odnieść się do moich argumentów, to jeszcze wychodzi pan na manipulatora. Potem mamy po prostu kłamstwo, że Jaszatkowski twierdzi, że Zygmuntowski nie wiedział, co zrobić z tym moim tym i próbował mi wytłumaczyć, że ekonomia jest jednak troszeczkę nauką ścisłą. Nic takiego nie miało miejsca. W istocie nic takiego nie miało miejsca, ponieważ nic takiego nie powiedziałem. W żadnym momencie nie powiedziałem, że Zygmuntowski powiedział panu, jakoby ekonomia miała być nauką trochę ścisłą. Ponownie, pańscy widzowie wiedzieliby o tym, gdyby puścił pan ten fragment w całości. No ale skoro pan tak uważa, no to może mam dla pana zakład. Jeśli wskaże mi pan na ten konkretny fragment, w którym dokładnie padają słowa, że Zygmuntowski powiedział panu, że ekonomia jest nauką trochę ścisłą, to ja przekażę 10 tysięcy złotych na dowolną wskazaną przez pana organizację charytatywną. Jeśli jednak takiego materiału nie będzie mi pan w stanie wskazać, no to wpłaca pan 1000 złotych na Instytut Misesa. Zgoda? I tutaj przynajmniej zauważył Jaszatkowski, że nie uważam, że oni są prowodyrami, tylko uczestnikami zamieszek. I tutaj pewnie was zdziwię, bo w tym akurat fragmencie dr Piotruś powiedział prawdę. Szkoda tylko, że w innym materiale, no, zarzucał mi, że akurat w tym kontekście przekręcałem jego słowa, tak samo jak rzekomo Ralindę. A mówię rzekomo, no bo kto by wierzył Piotrusiowi na słowo? Żeby Ralindel, Jaszatkowski i inni, którzy nie umieją słuchać ze zrozumieniem albo nie chcą słuchać ze zrozumieniem, wiedzieli w końcu, o co mi chodziło, to musi powstać film o dokładnie takim tytule. Mały filmik, którym tylko przypomnę. Będę go wklejał wszędzie, gdzie będą się kłamliwe informacje pojawiać. Ja wymieniłem uzależnienie od gier komputerowych, czyli albo granie wyjątkowo brutalne, albo granie bardzo dużo w te gry i przeznaczanie całego swojego czasu na granie w te gry, jako jedną z czterech przyczyn zamieszek. Oprócz problemów etnicznych, społecznych, z pracą itd. Zostały moje słowa przekręcone, że ja to uznałem za główną lub jedyną, jedyny powód zamieszek. I ten człowiek śmie zarzucać Mencenowi, że Mencen gada sprzeczne ze sobą rzeczy. Co zresztą jest prawdą, bo Mencen gada sprzeczne ze sobą rzeczy. Tylko że mamy takie ładne chrześcijańskie powiedzenie. Źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz? Które jedynie słuchają tego materiału i nie lampią się w ekran, to taka szybka informacja, że właśnie wyświetla się screen, na którym doktórkę Piotruśka szkaluje osobę za to, że ta posiada wiedzę na temat... Nie, to jest, tam jest powiedziane, że parkour, czyli to łażenie po murach, wymyślono przed grami komputerowymi, ale ja to wiem, tylko że to się stało spopularyzowane w epoce komputerów. Gdybym uważał doktora Piotrusia za idiotę, powiedziałbym, że tutaj mniej więcej był wytworzony mój argument, tutaj mniej więcej była wytworzona odpowiedź doktora Piotrusia. No ale ja oczywiście nie uważam doktora Piotrusia za idiotę, tylko za złego człowieka, który manipuluje swoimi widzami, oszukuje ich i popełnia na nich zbrodnie intelektualne. Takie jak na przykład w tym wypadku.
parku. Pan gada sobie o tym parkurze i jego historii, mimo że clue mojego argumentu nie odnosiło się do parkuru i jego historii. Clue mojego argumentu odnosiło się do tego, że jest pan bezczelnym hipokrytą, który raz mówi, że każda wiedza się zawsze przydaje, czyli że każda wiedza jest użyteczna, bo tylko i wyłącznie po to, żeby w tej odpowiedzi w formie tekstowej, zdaje się, że na Twitterze, powiedzieć do jakiegoś użytkownika, cytuję: jest mi wstyd, że znasz tyle bezużytecznych faktów. Wiem, Piotruś, że doskonale dostrzegasz tutaj tą oczywistą sprzeczność i hipokryzję, ale powiem to wprost, żeby wybrzmiało także do twoich zmanipulowanych widzów. Wszystkie fakty są użyteczne według doktora Piotrusia, te fakty są nieużyteczne według doktora Piotrusia. Piotruś, a pierdoląc o tym, że mój argument odnosił się w jakikolwiek sposób do parkura, no to ośmieszasz się w oczach rozumnych widzów. No ale tobie nie zależy na tym, żeby mieć rozumnych widzów. Tobie zależy na tym, żeby zbudować wokół siebie taką sektę i próbujesz to osiągnąć stalinowskimi metodami moderacji komentarzy, bo usuwasz właściwie jakiekolwiek przejawy merytorycznej krytyki względem ciebie. Hate user from channel, no i to sobie napisałeś. Uważył, że Mencen no nie jest Korwinem i nie prezentuje tych samych poglądów na rzeczywistość co Janusz Korwin-Mikke, a wręcz prezentuje. O tym stanowi ten cały apel Gierz Gwałcki, który oni podpisali. No i widzisz, Piotruś, niby oglądałeś ten mój materiał, ale ten moment, w którym odnosiłem się do kwestii Konfederacji Giedrzwałckiej, jakoś sobie pominąłeś, ponieważ uwaga, uwaga, no jakby kluczowym argumentem dla tego, dlaczego Korwin nie ma tych samych poglądów co Mencen i nie jest katolickim fanatykiem religijnym, było tutaj to, że no wbrew temu, co Piotruś gada, Korwin nie jest sygnatariuszem Konfederacji Giedrzwałckiej. I pokazałem na to dowód, po prostu ze strony internetowej Konfederacji Giedrzwałckiej fragment, w którym wymienia się listę sygnatariuszy. Na tej liście figuruje Sławomir Mencen, nie figuruje Janusz Korwin-Mikke. No ale po co Piotruś ma to swoim widzom pokazywać? Przecież wtedy jeszcze wyszłoby, że nie ma racji, a nie po to Piotruś tak skrzętnie moderuje swoje komentarze, wywalając wszelkie przejawy krytyki, żeby wyszkodziło, że nie ma racji, prawda? Grała chyba po prostu, jak typowy postkuc. Jaszatkowski nie rozumie jednej bardzo prostej rzeczy, że Mencen mówi, że jest monarchistą, a nim wcale nie jest. To jest jeszcze zabawniejsze, bo zdaniem Piotrusia mamy nie wierzyć Mencenowi w to, co gada, kiedy mówi o swoich poglądach, na przykład wtedy, kiedy mówi, że jest monarchistą, ale jednocześnie mamy mu wierzyć w jego poglądy, które są zawarte w Konfederacji Giedrzwałckiej. Z tym, że w Konfederacji Giedrzwałckiej jest zawarte poparcie Mencena dla monarchizmu, tak jak wszystkich sygnatariuszy zresztą. Nierzetelność doktora Piotrusia, część 999, bo ja najprawdopodobniej takich przykładów nierzetelności Piotrusia byłbym w stanie wykazać jeszcze z 1000. Pytanie tylko, po co? Nie z każdym się da debatować. Ludzie, którzy są nieuczciwi intelektualnie i którzy w tym się jakby paszą, no to nie stanowią materiał do rozmowy. I ten człowiek ma jeszcze czelność wymagać od widzów, żeby ci mu w czymkolwiek wierzyli na słowo. Ale o tym, szanowni państwo, w części trzeciej. Część trzecia. Fryderyk August von Hayek, ekonomista nieznoszący bajek. Teraz będzie trochę więcej wypowiedzi z pierwszej i jedynej odpowiedzi na mój materiał. To będzie moja jedyna odpowiedź na krytykę, jeżeli to tak można nazwać, na wymuszony paszkwil na mnie, jaki zrobił niejaki pan Jaszatkowski. Przypomnę tylko pierwszej i jedynej, które były w końcu dwie, a poza tym mój wątek był poruszany w kilkunastu innych streamach. Doktor Piotruś pokazał nam w tym pierwszym substytucie krytyki, że ma prawdziwy talent. Nie odniósł się do prawie żadnego z moich argumentów wygłoszonych w toku tamtego materiału. Powtarzał bzdury, które obaliłem w toku tamtego materiału. Udowodnił, że przyjął jakąś szczepionkę na wiedzę, ponieważ jest na nią odporny i dodawał do tego wszystkiego nowe głupotki wyciągnięte z najciemniejszych czeluści rowu mariańskiego. A żeby było śmieszniej, to w odpowiedzi na ten substytut kontrkrytyki, który wystrał z siebie dr Piotruś, będę tak często, jak to tylko możliwe, powoływał się na najbardziej znienawidzonego przez niego Austriaka. Hitlera, przepraszam, Hayeka. Ci od austriackich, ci wszyscy hajkowcy, tak będę mówił, bo Hayek był najgorszy z nich wszystkich, bo to był jeszcze konserwa i człowiek, który był przeciwko działalności także edukacyjnej państwa. Hayek uważał, że państwo nie powinno mieć kontroli nad programem nauczania, ponieważ wówczas będzie wykorzystywało tą możliwość do siania młodym ludziom propagandy. Rzeczywistość zresztą pokazała nam tutaj, że Hayek jak najbardziej miał rację. Spójrzcie sobie chociażby na podręcznik do historii i teraźniejszości. Nie zmienia to jednak tego,
tego, że Hayek nie był przeciwnikiem tego, żeby państwo finansowało edukację na podstawowym poziomie. Po prostu był zwolennikiem bonu edukacyjnego. Tutaj pozwolę sobie zacytować. Jak wykazał profesor Milton Friedman, byłoby obecnie całkowicie wykonalne pokrywanie kosztów powszechnego szkolnictwa z sakiewki publicznej bez utrzymywania szkół państwowych. Rodzice otrzymywaliby kupony na pokrycie kosztów nauki dziecka i płaciliby nimi w szkołach, które sami wybiorą. Nadal istniałaby bezpośrednia potrzeba szkół państwowych w nielicznych, izolowanych społecznościach, gdzie liczba dzieci jest zbyt mała, a więc także wysoki jest średni koszt nauki, aby mogły działać tam szkoły prywatne. Ale w odniesieniu do zdecydowanej większości ludności byłoby bez wątpienia możliwe całkowite pozostawienie organizacji i prowadzenia szkół inicjatywom prywatnym, a rząd gwarantowałby jedynie podstawowe finansowanie i standard wszystkich szkół opłacanych kuponami. Inną wielką zaletą tego planu jest to, że rodzice nie staliby już przed alternatywą, czy zaakceptować wszystko, co niesie za sobą szkoła państwowa, czy też płacić pełne koszty droższej szkoły niepaństwowej. W tym ostatnim przypadku opłacaliby teraz jedynie dodatkowy koszt. Trudniejszym problemem jest rozstrzygnięcie, do jakiego poziomu nauka powinna być kontynuowana na koszt publiczny i kto może z niej korzystać powyżej podstawowego minimum zagwarantowanego dla wszystkich. Fryderyk August von Hayek, Konstytucja Wolności, rozdział 24, punkty 3 i 4. Więc to jest przed naszymi oczami, a oni i tak to olewają totalnie. Piotr Napierała ostro o Piotrze Napierale. Że budżet jest marnowany, to może niech nie idzie na inwestycje, tylko na głodne dzieci. Jeżeli by kiedykolwiek jakiegoś Austriaka, kogoś z austriackiej szkoły ekonomii obchodziły głodne dzieci, nie? W świecie zachodnim pomoc dla ludzi zagrożonych skrajnym ubóstwem lub głodem z powodów od nich niezależnych od dawna jest akceptowana jako obowiązek społeczeństwa. Dawne, lokalne metody zapewniania tej pomocy okazały się niewystarczające, gdy rozrastanie się wielkich miast i coraz większa mobilność ludzi spowodowały rozpad więzi sąsiedzkich. W rezultacie, jeśli odpowiedzialność władz lokalnych nie miała przeszkadzać ruchliwości, organizacja tych świadczeń musiała stać się zadaniem ogólnonarodowym, do którego realizacji trzeba było stworzyć specjalne instytucje. Znana nam obecnie pomoc społeczna, która w rozmaitych formach występuje w wielu krajach, jest starym prawem wspierania biednych przystosowanych do współczesnych warunków. Potrzeba takiej instytucji w społeczeństwie industrialnym jest niewątpliwa, choćby dla ochrony przed aktami desperacji ze strony biedoty. Fryderyk August von Hayek, Konstytucja Wolności, rozdział 19, punkt 1. Szantażysto emocjonalny. Hayek był konserwatystą z austro-węgierskiego imperium i w związku z czym rozumował jak konserwa. I każdy może przyjść i powiedzieć mi, panie doktorze, pan się myli, bo Hayek sam mówił, że jest liberałem, nie jest konserwatystą. Mówić to sobie można, wiecie. Nie, Hayek nie był konserwatystą. Wspominałem o tym w poprzednim materiale, powołując się przy tym na esej, dlaczego nie jestem konserwatystą, który Hayek napisał. O, właśnie w tym momencie, w którym to sobie pan po prostu przewinął. Byli jednak widzowie, którzy to panu przypomnieli, dlatego odniósł się pan do tego faktu w innym materiale mówiąc. Słuchajcie, czasami ręce opadają po prostu. Pojawił się jeden życzliwy w sumie widz, inteligentny i tak dalej, i pisze coś takiego, że no i znowu się pan myli, panie doktorze, bo Hayek był mniej konserwatywny od Misesa, ponieważ Hayek napisał nawet taki esej, w którym powiedział, dlaczego nie jest konserwatystą, mówiąc, że konserwatyzm jest za mało twórczy. I że konserwatyzm no nie ma tego pierwiastku, jest tylko anty, nie jest pro, nie ma postępu bez konserwatyzmu, więc musi być podlany odrobiną liberalizmu. Nie, Hayek nigdy nie napisał czegoś takiego i swoją drogą dość śmieszne jest to, że po tych wszystkich kłamstwach i manipulacjach wymaga pan od kogokolwiek, żeby ten uwierzył panu na słowo. Nie ma postępu bez konserwatyzmu, więc musi być podlany odrobiną liberalizmu. Tak, Hayek napisał coś takiego, a jednocześnie był konserwą. I co ja mam teraz zrobić, słuchajcie? Musicie mi uwierzyć na słowo, tak?
Hayek nie napisał w żadnym miejscu w tym eseju, że konserwatyzm musi być podlany odrobiną liberalizmu. Hayek w tym eseju w bardzo grzeczny sposób jebał po konserwatyzmie, ponieważ uwaga, uwaga, był liberałem. Hayek miał w tym eseju pretensje do konserwatystów, że ci, podobnie jak socjaliści, próbują narzucać innym swoją moralność, nawet wówczas, kiedy ludzie nie robią nic, co krzywdzi ich otoczenie. Hayek miał w tym eseju pretensje do konserwatystów, że ci w obawie o skutki moralne odrzucają dorobek nauki, na przykład teorię ewolucji, co było poważną kwestią związaną z konserwatystami w tamtych czasach. Wreszcie Hayek w tym eseju skarżył się na to, że konserwatyści mają tendencję do tego, żeby wchodzić w sojusze z agresywnymi nacjonalistami i imperialistami, a poza tym sprzeciwiają się globalizmowi, który Hayek popierał. Jeśli to zdaniem napierały oznacza, że Hayek napisał w tym eseju, że konserwatyzm musi być podlany odrobiną liberalizmu, to myślę, że bardzo wiele świadczy to o zdolnościach intelektualnych doktora Piotrusia. I co ja mam teraz zrobić, słuchajcie? Musicie mi uwierzyć na słowo, tak? Hayek był przewodniczącym Montpellier Society, stowarzyszenia zrzeszającego liberałów, którego członkami byli także między innymi Milton Friedman czy Karl Popper. No ale dobrze, szanowni państwo, ja w dzisiejszym odcinku jestem wielkoduszny. Pójdziemy doktorowi Piotrusiowi na rękę i uwierzymy mu na słowo. Z tym, że uwierzymy mu na słowo w kontekście tego, co napisał na temat Hayeka w roku 2015. Albowiem, szanowni państwo, dr Piotruś polecił nam zapoznać się z tym, co napisał na temat Hayeka w swoim artykule na Racjonalista TV. I ja, tak się składa, wypisałem sobie tutaj kilka cytatów. Hayek w drodze do zniewolenia określił się jako liberała, a konserwatyzm uznał, z jego skłonnościami do mistycyzmu, nacjonalizmu i paternalizmu, jako równie szkodliwy jak socjalizm. Fanatyczna libertarianka Ayn Rand uznała Hayeka za odszczepieńca, skurwiela, i przypominam, że cytuję, i zbyt umiarkowanego głupca. Musiało tak być. Hayek aż takim fanatykiem, jak ta wariacka prawicowa anarchistka, nie był. O! Czyli nagle się okazuje, że wbrew twoim poprzednim słowom, Hayek jednak nie był najbardziej skrajny z nich wszystkich. Ciekawi mnie zresztą, jak dr Piotruś odniesie się do tego, że ta prawicowa anarchistka i wariatka Ayn Rand była przyjaciółką jego ukochanego Ludwisza von Misesa. Hayek postanowił napisać bardziej poważne dzieło, Konstytucję Wolności, by dotrzeć do Chicago Boys i innych libertarian. O, innych libertarian, czyli zdaniem doktora Piotrusia, Hayek był jednak libertarianinem, a nie konserwatystą. W książce poparł ideę praworządności Locke'a, lecz uznał, że ludzie nie są z urodzenia równi. Konserwatystów znów uznał za takich samych autorytarystów i interesownych łobuzów stosujących przymus jak socjaliści, uznał konserwatyzm za skażony przez nacjonalizm, krytykował komisję do walki z antyamerykańskością McCarthy'ego, a konserwatyzm za zbyt lękliwą ideologię, by się do czegokolwiek nadawała. Powtórnie zadeklarował się jako liberał. Czyli widzimy, Piotruś z 2015 był świadomy tego, że Hayek krytykował konserwatystów i nawet określał go mianem libertarianina. Moim zdaniem jest to stwierdzenie dość ostre, no bo Hayek jednak nie był libertarianinem, popierał tam ograniczone państwo opiekuńcze, co zresztą Piotruś również zauważał. No ale... idziemy w dobrym kierunku. Gratuluję. Tymczasem w USA GOP opuszczone przez konwertytów na Keynesizm, patrycjuszy z Nowych Anglii jak Nelson Rockefeller i naciskani przez Tea Party wzięli Hayeka na sztandary, zastępując dawny konserwatyzm nową ideologią neoliberalną. Nie są tak radykalni jak Tea Party tylko dlatego, że Hayek jednak był zwolennikiem podstawowego socjalu i zasiłku. O, dr Piotruś pisze, że ktoś porzucił pod wpływem Hayeka konserwatyzm na rzecz neoliberalizmu. Zupełnie tak, jakby Hayek nie był konserwatystą, a tym, no, tak, jak to się mówiło? O, neoliberałem. Choć Keynesowcy są zwykle liberałami społecznymi, a Hayekowcy konserwatystami, choć sam Hayek nie chciał nigdy popierać jakiegokolwiek konserwatyzmu, ci pierwsi dopuszczają ludzką nieracjonalność rynkową, choć społecznie na ludzką nieracjonalność stawiają konserwatyści, a nawet ją wychwalają. Coś świadczy o tym, że Keynesa popierają liberałowie, a Hayeka konserwatyści, których on nienawidził. Ojej, czyli nagle zdaniem doktora Piotrusia Hayek nigdy nie chciał popierać jakiegokolwiek konserwatyzmu, a konserwatystów nienawidził. Zresztą zrozumiałem chyba ciąg myślowy, który doprowadził doktora Piotrusia do wniosku, że ja jestem konserwatystą i konfiarzem. Skoro lubię Hayeka, chociaż jak mówiłem bardziej cenię Misesa, a zwolennicy Hayeka to są konserwatyści, no to znaczy, że ja jestem konserwatystą. Problem jest tylko taki, że Piotruś nie ogarnął tego, że nie tylko konserwatystą,
konserwatyści. A i grono konserwatystów, którzy lubią Hayeka, powiedziałbym, że jest całkiem nieduże. Większość z nich uważa go za zdegenerowanego liberała, a ci konserwatyści, którzy no popierają jakkolwiek Hayeka, to są raczej konserwatyści typu anglosaskiego. A to z tej prostej przyczyny, że no anglosaski konserwatyzm to jest tak naprawdę konserwatywny liberalizm. I pomijając już tą kwestię, pomijając to, że poza tym, że Napierała przyznał w tym tekście, że Hayek no nie był konserwatystą, znajdowała się w nim cała masa bzdur, to ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego Piotr Napierała w tym sporze usilnie próbuje przypisać Hayeka do grona konserwatystów, mimo że wcześniej uważał inaczej? Nie wiem, choć się domyślam. I kończąc ten rozdział, na wypadek jakby ktoś był równie odporny na wiedzę, co dr Piotruś Napierała i trzeba było mu mówić rzeczy wprost, no to pozwolę sobie tutaj zacytować komentarz właśnie użytkownika o niku Piotr Napierała z komentarzy pod tymże artykułem. Hayek nie dołączył do libertarian. On zawsze libertarianinem był. Część czwarta. Piotruś, poglądy ekonomiczne to nie jest wiedza. Doktor Piotruś nie zna się na ekonomii. Nie przeszkadza to jednak doktorowi Piotrusiowi wypowiadać się na temat teorii ekonomii w sposób autorytatywny, no i nagrywać materiały, w których, jak sam twierdzi, zorał i odniósł się w ogóle do też tego szalonego Austriaka. Ty krytykował Jaszatkowskiego imiennie w tytule i analizował ze szczegółami, ja zanalizowałem tylko jego fragment o austriackiej szkole ekonomii, ciągu głupoty po prostu gada i tyle. I dlatego ja już nagrałem film, co uważam o austriackiej szkole ekonomii, gdzie powiedziałem to samo, co mówiłem wcześniej, tylko z detalami bardziej. Tylko zabawne jest to, że no w tym materiale to dr Piotruś średnio odniósł się do moich tez jako szalonego Austriaka, bo ja w tym materiale nawet nie powiedziałem, czy szkołę austriacką popieram, czy nie popieram. A nawet gdybym powiedział, to nie miałoby to absolutnie żadnego znaczenia, bo ja w tej krytyce nie odnosiłem się do poglądów Piotrusia, tylko dlatego, że Piotruś wygaduje najzwyklejsze w świecie sprzeczne z faktami bzdury. I ponownie nie jest to nic dziwnego, ponieważ jak również wspominałem w poprzednim materiale, Piotruś lubi wypowiadać się na tematy, na których się nie zna, a kiedy się na czymś nie zna, ale bardzo usilnie chce to skrytykować, no to wylewa z siebie takie żale i wygłacza różne strumienie świadomości, które mają to do siebie, że są bardziej ciągiem jego luźnych skojarzeń związanych z tematem, bardziej niż jakąś spójną wypowiedzią. Teraz właśnie będzie na to najlepszy przykład, bo dr Piotruś nie ocenia szkoły austriackiej jako takiej, czyli przez pryzmat tego, co mówi jako szkoła w ramach nauki, jaką jest ekonomia, tylko no, ocenia ją przez pryzmat tego, czy zwolennicy i ekonomiści szkoły austriackiej mają takie same poglądy jak on. Jedyny Austriak, którego warto czytać, jedyna austriacka szkoła ekonomii, którą warto czytać, to jest Mises. Wszystko inne to jest gówno. To jest ludzie, którzy żyją w jakimś Neverlandzie. Była przata, którą wam polecałem, widać bardzo wyraźnie, że Hayek był po prostu konserwatystą. Natomiast z książek Misesa przebija to, że niby był konserwatystą, ale tak naprawdę sympatyzował z oświeceniem. Więc podtrzymuje moje zdanie, że to Mises był bardziej liberalny. Może nie w sensie rygoryzmu takiego na co dzień, ale zasadniczo tak, zasadniczo Hayek był człowiekiem kościelnym i konserwatywnym, a Mises zasadniczo był człowiekiem oświeceniowym. To jest wiara religijna, która mówi, że rynek sam wszystko wyreguluje, a tak nie będzie. Jeżeli mamy na przykład taki Friedrich von Hayek czy inny Mises był trochę bardziej łebski, bo Mises zajmował się także sprawami czysto społecznymi, krytykował Kościół katolicki za to, że Kościół katolicki nie poparł oświecenia, więc... Nie wiem jak szanowni państwo, ale ja uważam, że ekonomistów powinno oceniać się przez pryzmat ich warsztatu naukowego. Nie przez pryzmat tego, jaki stosunek mają do Kościoła katolickiego, czy też do oświecenia. Nie wiem też, z której książki Misesa przebija to, że był konserwatystą. Liberalizm w tradycji klasycznej? No ale tak naprawdę to była tylko drobna dygresja. Kluczem do zrozumienia tego rozdziału jest bowiem to, że dr Piotruś no, nie ocenia szkoły austriackiej przez pryzmat jej nauk, przez pryzmat tego, że jest ona no, nauką. Ekonomia to może sobie pozostać nauką dla naukowców, którymi są ekonomiści. Dla doktora Piotrusia, który jest propagandystą politycznym, ekonomia to nie jest nauka, tylko polityka społeczna. Dalej, że ekonomia jest w dużym stopniu po prostu polityką społeczną, oddziaływaniem psychologicznym.
Tymczasem nie jest to prawdą. Ekonomia jest nauką, a nie polityką. Jako nauka, zadaniem ekonomii nie jest to, żeby sugerować nam, co powinno się w określonej sytuacji zrobić, tylko wiernie opisywać rzeczywistość, zgodnie z tym, jaka ta rzeczywistość jest. Dlatego musicie zrozumieć, że za każdym razem, kiedy dr Piotruś mówi, że szkoła austriacka radzi to i tamto, szkoła austriacka uważa, że powinno się zrobić to czy tamto, szkoła austriacka uważa, że państwo może lub nie może tego lub tamtego, to najzwyczajniej w świecie w typowy dla siebie propagandowy sposób łże. Żeby nie było, że korzystam z jakichś zideologizowanych źródeł szkoły austriackiej, przytoczę wam tutaj cytat z podręcznika zupełnie mainstreamowego do mikroekonomii by Mankiw and Taylor. Uwaga, bo ten cytat będzie dość obszerny, ale będzie konieczny do tego, żeby zrozumieć, dlaczego dr Piotruś po prostu pierdoli ekonomista jako doradca polityczny. Ekonomistów często prosi się o wyjaśnienie przyczyn zdarzeń gospodarczych. Na przykład, dlaczego bezrobocie wśród nastolatków jest wyższe niż wśród samych pracowników. Niekiedy od ekonomistów wymaga się wskazania sposobów uzdrowienia gospodarki. Na przykład, co państwo powinno zrobić, aby podnieść poziom życia nastolatków. Kiedy ekonomiści próbują wyjaśniać działanie świata, są naukowcami. Natomiast kiedy próbują pomóc w jego udoskonaleniu, są doradcami polityków. Analiza pozytywna, a analiza normatywna. W celu wyjaśnienia obu funkcji ekonomistów zaczniemy od zbadania sposobu posługiwania się językiem. Ponieważ cele naukowców i doradców politycznych są różne, ich język jest także inny. Powiedzmy na przykład, że dwie osoby spierają się o ustawy o płacach minimalnych. Oto ich dwie możliwe wypowiedzi. Harriet: płace minimalne są przyczyną bezrobocia. Sophie: rząd powinien podnieść płacę minimalną. Na razie pomińmy to, czy zgadzasz się, czy nie zgadzasz z tymi opiniami. Zauważ, że Harriet i Sophie chcą osiągnąć różne cele. Harriet mówi jak naukowiec, wypowiada się o tym, jak działa świat. Sophie mówi jak doradca politycznych, wypowiada się, jak chciałaby zmieniać świat. Ogólnie możliwe są dwa rodzaje sądów o świecie. Sądy pozytywne, opisowe, wypowiedź Harriet, sądy normatywne, wypowiedź Sophie, jaki powinien być świat. Kluczową różnicą między sądami pozytywnymi i sądami normatywnymi jest sposób oceny ich adekwatności. W zasadzie, obserwując fakty, jesteśmy w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć treść sądu pozytywnego. Ekonomista mógłby ocenić sąd Harriet, analizując dane o zmianach płac minimalnych i zmianach poziomu bezrobocia w różnych okresach. Natomiast ocena sądów normatywnych wymaga odwołania się zarówno do wartości, jak i do faktów. Sądu Sophie nie da się ocenić tylko za pomocą danych. Rozstrzygnięcie o tym, jaka polityka gospodarcza jest dobra, a jaka zła, nie jest wyłącznie sprawą nauki. Wiążą się z nim również poglądy z zakresu etyki, religii, filozofii politycznej. Oczywiście sądy pozytywne i sądy normatywne mogą być ze sobą powiązane. Pozytywne poglądy o tym, jak świat działa, wywierają wpływ na normatywne poglądy na to, jaki rodzaj polityki jest pożądany. Jeśli stwierdzenie Harriet, że płaca minimalna powoduje bezrobocie, okazałoby się prawdziwe, mogłoby to nakłonić do odrzucenia wniosku Sophie, że rząd powinien podnieść tą płacę. Jednak sądy normatywne nie mogą wynikać wyłącznie z analizy pozytywnej. Ich uzasadnieniem są również sądy wartościujące. Studiując ekonomię, pamiętaj o rozróżnieniu między sądami pozytywnymi a sądami normatywnymi. W jej nauczaniu po prostu wyjaśnia się, jak funkcjonuje gospodarka, jednak często celem jest ulepszenie sposobu działania mechanizmów gospodarczych. Kiedy słyszysz ekonomistów wypowiadających sądy normatywne, bądź świadom, że przekroczyli granicę dzielącą naukowca od politycznego doradcy. Mankiw and Taylor, Mikroekonomia, rozdział 2.2. I to jest właśnie różnica, której dr Piotruś nie rozumie. Ludwig von Mises bardzo wyraźnie pilnował to, żeby austriacka szkoła ekonomii pozostała nauką, czyli żeby pozostała wolna od wartościowania. To jest zresztą coś, o czym dr Piotruś by wiedział, gdyby wszystkie książki Misesa, tak jak twierdzi, przeczytał. Zwróćcie też, szanowni państwo, że ja w mojej poprzedniej krytyce nie odnosiłem się do sądów normatywnych wygłaszanych przez Piotrusia, podobnie zresztą jak nie robię tego w tym rozdziale. Odnosiłem się jedynie do jego sądów pozytywnych, czyli tych, jak wygląda rzeczywistość i tego, że nie wygląda tak, jak uważa Piotruś. I teraz, szanowni państwo, się wspólnie zastanówmy. Czy dr Piotruś, wystosowując swój substytut krytyki względem szkoły austriackiej, odnosił się do jej sądów normatywnych czy pozytywnych? Czy szkoła austriacka posiada w ogóle sądy normatywne? Wielkie inwestycje państwowe i dzięki temu w ogóle Niemcy, Japonia, Indie są liczącymi się graczami w światowej ekonomii. Właśnie dlatego, że olano, zupełnie olano
zalecenia, które są cofniętymi w przeszłość zaleceniami austriackiej szkoły ekonomii. Gdyby austriacka szkoła ekonomii doradzała Fryderykowi II, doradzała Japończykom w XIX wieku i doradzała Hindusom w latach 50. XX wieku, to by te kraje jadły ryż, robiły ziemniaki. Doktor Piotruś na podstawie tego, że nie zgadza się z sądami normatywnymi niektórych Austriaków, czyli z ich poglądami politycznymi, uznaje, że ich sądy pozytywne, czyli obserwacje na temat tego, jak działa rzeczywistość, są gównowarte. Mimo tego, że podkreślam po raz kolejny, Austriacy bardzo poważnie pilnowali, żeby wówczas, kiedy wypowiadają się jak naukowcy, wypowiadać się jak naukowcy, czyli bez wypowiadania się na temat tego, jak ich zdaniem świat powinien wyglądać. Masków na świecie jest jednak mało, więc państwo nie tylko to powinno ciągnąć, ale też podatki powinny być takie, że bogaci płacą ich więcej oczywiście, ponieważ jak masz biznesmena, to biznesmen nie użytkuje dróg na przykład publicznych przez swój Mercedes tylko, ale przez 1000 tirów, które wysyła w trasę, a więc niech płaci większe podatki, bo on w większym stopniu zużywa infrastruktury, w większym stopniu z niej korzysta. To jest czysta sprawiedliwość. Tutaj właśnie mamy przykład tych sądów normatywnych by dr Piotruś. Kwestia tego, ile powinny wynosić podatki, zawiera w sobie wartościowanie. Czy podatki powinny być nastawione na maksymalizację zysków państwa, czy być może powinny być ustawione jedynie na tym poziomie, żeby pokryć najbardziej podstawowe potrzeby? Czy podatki powinny być sprawiedliwe i co to znaczy, że podatki są sprawiedliwe? Czy podatki w ogóle mogą być sprawiedliwe? Czy sprawiedliwe podatki to takie, w których wszyscy płacimy tą samą kwotę, wszyscy płacimy równy procent, a być może płacimy różny procent w zależności od zarobków. Czy podatki powinny być wyższe procentowe w zależności od zarobków, czy niższe procentowo w zależności od zarobków? Ustalenie tego, jak system podatkowy powinien wyglądać, zależy tylko i wyłącznie od naszych systemów wartości. A tak się składa, że ekonomia naszymi systemami wartości się nie zajmuje. Ekonomia to co najwyżej po ustaleniu już między nami w jakiś inny sposób tego, jak chcemy, żeby system podatkowy wyglądał, może nam podpowiedzieć, jaki jest najbardziej efektywny sposób osiągnięcia tegoż celu. Tak więc sam fakt tego, że dr Piotruś mówi nam w tym momencie na temat sprawiedliwości, świadczy o tym, że nie mówi on ani o keynesizmie, ani o klasycznej szkole ekonomii, ani o monetaryzmie, ani o austriackiej szkole ekonomii. Piotruś mówi nam tutaj na temat swoich poglądów politycznych. Jeśli więc ktoś zapyta was, jakie podatki postuluje szkoła austriacka, należy odpowiedzieć, że żadne. Zwolennik szkoły austriackiej mógłby się wręcz podpisać pod tymi słowami doktora Piotrusia o tym, że bogaci powinni płacić większe procentowe podatki. Ale u klasycznych przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii ich nie ma, czyli to są Mises i Hayek. To jest progres, który swoją drogą jest wymuszany przez wolny rynek. Esej omawiałem w jednym z podcastów, będziecie mieli linka w przypiętym. Głowę Nibelandii nie chodzi. Rothbarda nie uważam za czołowego, ponieważ liczy się Mises i Hayek. Oni założyli austriacką szkołę ekonomii. Tak naprawdę to jeszcze przed nimi byłbym Eugen von Böhm-Bawer. Piotruś, kurwa, szkoły austriackiej nie założył ani Mises, ani Hayek, ani Bawerk, ale Menger, zbrodniarzu intelektualny. Tak więc nawet odnosząc się do tych twoich słów, że powinniśmy oceniać szkołę austriacką przez pryzmat jej założycieli, co swoją drogą uznaję za kretynizm, no to ty sam, oceniając szkołę austriacką, tego nie robisz, debil. Ja doskonale wiem, dlaczego tego nie robisz, bo gdybyś powiedział, że szkołę austriacką założył Karl Menger, no to stanowiłoby tylko i wyłącznie kamyczek do tego, żeby zaorać twoje idiotyczne stwierdzenie, jakoby szkoła austriacka stanowiła ideologię dla wolnorynkowych konserwatystów. Ludwik von Mises jeszcze miał szansę, żeby austriacka szkoła ekonomii była czymś innym niż mitologią dla konserwatystów, którzy udają liberałów tylko dlatego, że lubią wolny rynek. Menger, szanowny państwo, był takim wielkim kurwa konserwatystą, że wraz z austriackim następcą tronu arcyksięciem Rudolfem korzystali z usług pracownic seksualnych, czyli prostytutek między innymi, nie? No ale jakby to wam Piotruś powiedział, no to strasznie konserwatywni ci Austriacy. Czołowi przedstawiciele to są ci, co wymyślają ideologię. Rothbarda, on tutaj będzie rozwijał, że ja Rothbarda nie czytałem, a Rothbard użył wzorów i coś tam, bla, 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 bla. Nie jest czołowym przedstawicielem ten, który jest 100 lat po założycielach. Sorry, ale czołowymi przedstawicielami austriackiej szkoły ekonomii są Hayek i Mises. I mnie nie musi naprawdę interesować to, co mówi Rothbard. To prawda, nie musi pana interesować, co mówił Rothbard. Problem jest jednak taki, że Rothbard jest jednym z czołowych przedstawicieli szkoły austriackiej. Był pieprzonym uczniem Ludwisza von Misesa.
nie jest czołowym przedstawicielem ten, który jest 100 lat po założycielach. Sorry, ale... A między opublikowaniem pierwszej książki Misesa i pierwszej książki Rothbarda nie minęło wcale 100 lat, tylko 50, Piotruś, historyku. Poza tym stanowi to po raz kolejny dowód na to, że jest pan odporny na wiedzę. A także stanowi to dowód na to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli że jest pan najzwyklejszym w świecie tchórzem, ponieważ zawęził pan swoją tezę, którą pan wygłosił, czyli że szkoła austriacka nie ma żadnych wzorów. A jeszcze w dodatku im nie ma szans wyjść to, co oni obiecują, dlatego ta austriacka szkoła ekonomii to jest taka ekonomia bez żadnych wzorów. Do tezy, że wzorów nie ma jedynie u czołowych przedstawicieli szkoły austriackiej. Ale czołowymi przedstawicielami austriackiej szkoły ekonomii są Hayek i Mises. Ale nawet jeśli uznamy, że Rothbard nie jest przedstawicielem szkoły austriackiej, to i tak wychodzi na to, że jest pan idiotą, który nie jest się w stanie przyznać do błędu. No ale to, że jest pan tchórzem i nawet złapany za rączkę nie jest w stanie przyznać się do błędu, to jest coś, co my wszyscy wiemy już od dawna. Dużo zabawniejsze jest to, że tchórzliwy sposób wycofuje się pan z jednej idiotycznej tezy do drugiej tezy, która jest równie idiotyczna i również jest sprzeczna z rzeczywistością. Czyli to pana tchórzostwo i chowanie głowy w piasek w sumie niespecjalnie cokolwiek panu tutaj dało. No, u Rothbarda są, ale u klasycznych przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii ich nie ma. Czyli to są Mises i Hayek. A, przepraszam. Dało panu to, że pokazał pan światu swoje ogromne braki w wiedzy. Otóż, szanowni państwo, zarówno u Misesa, jak i u Hayeka wzory są. I wiedziałby to pan, panie Piotrze, gdyby zgodnie z tym, co pan mówił, przeczytał wszystkie książki Ludwiga von Misesa. Tak się składa, że mam tutaj jedną pod ręką i jest z niej wzorów całe mnóstwo. Takich jak na przykład ten. I ten. I ten. I ten, i ten, i ten, i ten, i ten. No na tej stronie to mamy nawet kilka wzorów. A jeśli chodzi o Hayeka, to Hayek ma nawet diagram nazwany od swojego własnego imienia. Mówię tutaj oczywiście o trójkącie Hayeka. To są najbardziej humanistyczni ekonomiści, a mówią, że ekonomia to czysta matematyka, a jednocześnie są najbardziej humanistyczni. No i znowu pan pierdoli. ASE to nie jest żadna matematyzacja ekonomii, o czym wiedziałby pan, gdyby przeczytał pan wszystkie książki Misesa tak, jak pan twierdzi, że pan zrobił. W pierwszych rozdziałach właśnie tej książki jest wyłożona metodologia szkoły austriackiej. Zgodnie z tym, co jest tam napisane, austriacka szkoła ekonomii to nie jest żadna matematyzacja ekonomii. ASE opiera się na logice werbalnej w oparciu o metodę praksyologiczną. To są najbardziej humanistyczni ekonomiści, a mówią, że ekonomia to czysta matematyka, a jednocześnie są najbardziej humanistyczni. Austriacy nie twierdzą, że ekonomia to czysta matematyka. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ekonomia jest nauką społeczną i gdybyś przeczytał twojego ukochanego Ludwiga von Misesa, którego podobno wszystkie książki przeczytałeś, to byś o tym wiedział. Na przykład w czasach merkantylizmu uważano, że jeżeli jeden kraj zwyżkuje handlowo na rynku, to znaczy, że inny kraj musi tracić. Nie myślano w ogóle o tym, że cały rynek może się powiększyć. Po pierwsze, nie wiem, co to ma do szkoły austriackiej. Wiąże się z tym punkt drugi, że zastanawiam się nad samym sobą, dlaczego odnoszę się do tego bełkotu. No ale wreszcie po trzecie, moja wiedza ekonomiczna nie pozwala mi przejść obok takiego kretynizmu obojętnie. Piotruś, ty po prostu mieszasz ze sobą tematy. Jeśli chodzi o handel międzynarodowy, to nie jest możliwa sytuacja, w której każde państwo będzie miało dodatny bilans handlowy. Pozornie więc rzeczywiście jest tak, że jeden musi zyskać, a drugi musi stracić. Jednakże kwestia stale powiększającego się rynku nie ma tutaj absolutnie nic do rzeczy, a fakt tego, że się na nią powołałeś, świadczy o tym, co powtarzam cały czas, czyli że robisz nam strumień świadomości w luźno oparty o twoje skojarzenia, a nie wykład na temat ekonomii. Chodzi o to, że wymiana handlowa jest korzystna dla wszystkich stron, niezależnie od tego, czy mają dodatni, ujemny czy zerowy bilans handlowy. Strony po prostu wymieniają te dobra, które cenią mniej, na te dobra, które cenią bardziej, bowiem te dobra mają dla nich wyższą użyteczność krańcową. Tutaj nam wchodzi teoria marginalistyczno-subiektywistyczna i prawo malejącej użyteczności krańcowej. Czyli takie rzeczy, które są tym wkładem do nauki ekonomii, który pochodzi bezpośrednio ze szkoły austriackiej. Tej szkoły austriackiej, którą uznajesz za teorię spiskową. Austriacy, czyli Konfederacja, oni mają taką... zawsze mówią, że 500+ nie działa. A ja mam takie pytanie, a skąd kurde jeszcze? Wiecie, problem polega na tym, że nie ma
Zobaczcie. Mamy... Ta książka reprezentuje... Wezmę coś innego. To jest jeden miś koala, a to jest drugi miś koala. Tak? Czy Polska jest dwie? Czy są dwie Polski? Czy tylko jedna Polska? Niby proste pytanie. Jest tylko jedna Polska, ale misie koala są dwa. Temu damy napić się Coca-Coli, temu damy napić się kawy i sobie porównamy, jak w laboratorium. Który misio się będzie lepiej czuł, tak? Okej, ale Polska jest jedna. Dajemy jej 500+, i nie mamy drugiej Polski, której nie daliśmy 500+, rozumiecie? Tutaj doktor Piotruś wykazał nam się potrójnym brakiem wiedzy. Po pierwsze, brakiem wiedzy dotyczącej tego, jak wygląda proces legislacyjny. Po drugie, brakiem wiedzy na temat szkoły austriackiej. Po trzecie, brakiem wiedzy na temat jakiejkolwiek innej szkoły ekonomii. Austriacy, czyli Konfa, Konfederacja, oni mają taką, zawsze mówią, że 500+ nie działa. A ja mam takie pytanie, a skąd? Kurde, wiesz, czy 500+ nie działa. Zanim 500+ weszło, to Sejmowe Biuro Analiz przygotowało nam taki fajny dokument, który stawiał przed 500+ pewne cele. Cele, które były mierzalne i których spełnieniem możemy ocenić to, czy się ono sprawdziło, czy się nie sprawdziło. I tak się, szanowny Piotrusiu, składa, że po jakimś czasie Sejmowe Biuro Analiz wypuściło kolejną analizę, w której stwierdziło, że, cytuję, pierwotne założenia zostały zrealizowane jedynie częściowo. Wpływ świadczenia na sytuację demograficzną w Polsce był znikomy, a skutki gospodarcze krótkotrwałe zauważane jedynie w okresie po wprowadzeniu lub modyfikacji świadczenia. Czyli, Piotruś, 500+ jak najbardziej nie sprawdziło się. Powiem ci więcej, jak najbardziej mamy jak to sprawdzić, po prostu sprawdzamy, czy spełniło postawione przed nim założenia. I wreszcie po trzecie, ekonomia jak najbardziej dysponuje możliwością tego, żeby sprawdzić, co by się wydarzyło w cudzysłowie, gdyby nie 500+. Istnieje taka metoda, która nazywa się analizą kontrfaktyczną. Oczywiście można powiedzieć, że dobre jest oszczędzanie, czyli nie inwestowanie. Ale to mówmy wtedy szczerze o tym, tak, że nie inwestowanie jest dobre. Nie można tak powiedzieć, ponieważ oszczędzanie nie równa się nieinwestowaniu. Znaczna część ludzi wpłaca swoje oszczędności do banku, tworząc w ten sposób depozyty. Depozyty, które później bank pożycza, czy to klientom na konsumpcję, czy to klientom pod inwestycje, kurwa! Naprawdę, Piotruś, to tego, że nie wiesz, jak działają banki, że oszczędzanie nie równa się nieinwestowaniu w ekonomii, no to nie wiedziałem. Państwo, które chce, jest ambitne i chce coś zrobić dla obywateli, samo też włazi w rynek, żeby właśnie wyrównać też trochę tych oligarchów. Zauważcie, że wszystko jest zawsze interpretowane tak, że państwo jest tym złym. Tak jakby państwo nie mogło zrobić dobrej inwestycji albo złej inwestycji. Proszę zapoznać się z teorią wyboru publicznego, to się pan dowie dlaczego. Ja o tym bardzo dużo myślałem i to pasuje. To ja zalecam panu zdecydowanie mniej myślenia, a zdecydowanie więcej pochłaniania wiedzy w tematach, o których chce się pan wypowiadać. Bo nie chcę być niemiły, ale to myślenie, o którym pan mówi, no niespecjalnie dobrze panu wychodzi. I wiecie, co jest problemem z doktorem Piotrusiem? Że tego typu bzdur, które obaliłem z tego jego strumienia świadomości, no w toku tego strumienia świadomości pojawiło się zdecydowanie więcej. No i po wywaleniu tego rozumowania w kategoriach normatywnych, czyli potrzebne, niepotrzebne, dobrze, że źle, powinno, nie powinno, no to w tym wywodzie Piotrusia naprawdę niewiele nam zostaje. A z tego, co nam zostaje, to zdecydowana większość to są takie sprzeczności i najzwyklejszy w świecie bełkot. Nieprawdą jest to, co mówi Mikke, że oligarchia powstaje dzięki pomocy państwa, bo państwo sobie wybiera swoich ulubionych biznesmenów. Nie. To jest od razu takie państwo, które nie chce w ogóle realizować keynesizmu. Ono na dzień dobry mówi, nie chce realizować keynesizmu. Oligarchami i de facto rządy w tym państwie będziesz sprawował ty, na przykład tam Abramowicz i tam paru innych tam biznesmenów. Wy będziecie rządzić państwem. Wybitny koleś. Piotruś, ty sobie właśnie zaprzeczyłeś. Jeden raz twierdzisz, że oligarchia nie powstaje przez działanie państwa, tylko i wyłącznie po to, żeby 10 sekund później stwierdzić, że to państwo wyznacza oligarchów. Proszę wziąć leki. I tylko tym.
Dlatego państwo jest zawsze niedobre, dlatego zawsze wbrew temu, co się tak dziwił Ludwik von Mises, bo Ludwik von Mises mówił, dlaczego jest tak, że Ludwik von Mises był jedynym przedstawicielem austriackiej szkoły ekonomii, który nie był antyoświeceniowcem, antypubliczne, anty... Dla lepszego wybrzmienia bełkotu by dr Piotruś, to ja to może po prostu słowo w słowo powtórzę. Dlatego państwo jest zawsze niedobre. Dlatego zawsze wbrew temu, co się tak dziwił Ludwig von Mises, bo Ludwig von Mises mówił, dlaczego jest tak, że Ludwig von Mises był jedynym przedstawicielem austriackiej szkoły ekonomii, który nie był antyoświeceniowcem, antypubliczny, anty. To jest strumień świadomości. A nie krytyka austriackiej szkoły ekonomii. Bo szanowni państwo, bądźmy szczerzy, w tej sytuacji nie chodzi o to, czy Mises miał rację, czy nie miał racji. Ja akurat uważam, że miał rację, ale to jest tutaj kompletnie nieważne. Dużo ważniejsze jest tutaj to, że ja nie odnoszę się do poglądów doktora Piotrusia, a odwołuję się do głupot, jakie on wypowiada, które są najzwyczajniej w świecie sprzeczne z faktami. Taką krytykę jak moja mógłby wystosować absolutnie każdy, kto posiada jakąś wiedzę w temacie austriackiej szkoły ekonomii i to niezależnie od tego, jakie ma poglądy. A Piotruś? No muszę wam powiedzieć, że Piotruś nawet mnie zaskoczył, bo ma prawdziwy talent. Nie odniósł się w merytoryczny sposób do żadnego z moich zarzutów, a do tego dopowiedział całe mnóstwo nowych głupot. Nawet nie miałem czasu na to, żeby je wszystkie obalać, bo łącznie w toku tamtego materiału naliczyłem z 52. Tym samym Piotruś potwierdził moje słowa o tym, że on nie wystosowuje krytyki. On wylewa na nas swoje żale i frustracje. Gada o swoich przemyśleniach luźno powiązanych z tematem tylko i wyłącznie po to, żeby można sobie było wstawić tak austriacka szkoła ekonomii do tytułu, a mógłby w tym czasie zrobić coś pożytecznego, jak na przykład posprzątać kuchnię. I jego widzowie pisali mi jeszcze, że Piotruś mnie w tym swoim materiale zmasakrował. Podczas kiedy, sorry, jedyne co Piotruś w tym swoim materiale zmasakrował, to swoją własną godność. Bo niezależnie od tego, jak wiele razy dr Piotruś powtórzy, że austriacka szkoła ekonomii to jest prawacka teoria spiskowa, no to nie stanie się wówczas w magiczny sposób prawdą. Więc moim zdaniem austriacka szkoła ekonomii, w przeciwieństwie do monetaryzmu Friedmana, który jakieś tam swoje zalety ma, jest po prostu spiskową teorią dziejów i ideologią polityczną. Szkoła austriacka jest szkołą myśli w obrębie nauki, jaką jest ekonomia, i tu panie nóżką doktorka Piotruśka tutaj niespecjalnie wiele cokolwiek zmieni, bo nic nie zmieni. Więc Piotruś może sobie płakać, Piotruś może się oburzać, a tymczasem naukowcy uczący w duchu szkoły austriackiej są obecni na polskich uczelniach. Mogę wymienić tutaj między innymi profesora Mateusza Machaja, czy profesora Arkadiosza Sieronia. Aha, obaj w przeciwieństwie do Napierały skończyli habilitację.